waży 150 kg. Przebył długą drogę i po 8 dekadach powrócił do kościoła w Radoszowach. Widnieje na nim napis „Bóg jest moją pociechą”. Dzwon, który miał być w czasie II wojny światowej przytopiony na broń, stał się znakiem pokoju. Hanna Honisz, zapraszam na program. Historia mojego pobytu w parafii Radoszowy nie jest długa, trwa 7 lat. W 2016 roku dekretem księdza biskupa Andrzeja Czai zostałem posłany tutaj do parafii Radoszowy jako proboszcz. I w tym roku, w sierpniu, mija już 7 lat. W parafii Radoszowy udało nam się wiele rzeczy materialnych i duchowych za tych 7 lat zrobić. Udało nam się wyremontować kościół, plebanię i powiedzmy jakby wisienką na tym torcie całej naszej parafii jest ta dzisiejsza uroczystość, to dzisiejsze wydarzenie. Kościół, w którym znajdujemy się, ma w tej bryle 95 lat. Natomiast w innej bryle, bo został przebudowany, ma przeszło 400 lat. Na wieży kościoła zawsze były 4 dzwony. Ale wiemy, kiedy przyszła wojna, niestety w wielu parafiach dzwony zostały zabrane. W naszej parafii również dzwony zostały zabrane, ale parafianie na to miejsce od razu zakupili 2 inne. Rok temu dowiedzieliśmy się właśnie z parafii niemieckiej Gelsenkirchen, że oni mają nasz dzwon. I ksiądz proboszcz z radą parafialną zwrócili się do mnie i do rady parafialnej naszej parafii, czy my jesteśmy w stanie, czy chcemy naszą własność odzyskać. Oczywiście i proboszcz, i rada parafialna jednogłośnie zatwierdziliśmy, że chcemy, jeżeli otrzymamy ten dzwon, jeżeli nam go oddadzą, chcemy ten dzwon odzyskać. Wir haben durch einen Presseartikel erfahren, dowiedzieliśmy się o dzwonie za pomocą artykułu w gazecie. Potem na podstawie znaku, który w tym dzwonie jest, zostało stwierdzone, że dzwon pochodzi z Radoszowa, z parafii świętej Jadwigi. Postanowiono dzwon przekazać parafii, a potem trzeba było załatwiać wiele formalności w ministerstwie i gdzie indziej, żeby dzwon mógł być przekazany. Ten dzwon jest też znakiem, że ważne jest pojednanie i że my tego pojednania prosimy. Został zabrany po to, żeby powstała z niego broń, a teraz zostaje przekazana, żeby znowu łączyć ludzi ze sobą i żeby na świecie panował pokój. Sie soll auch ein Zeichen für Versöhnung und Frieden sein. Seien wir gemeinsam dafür Zeugen. Bądźmy tego wszyscy razem świadkami. Nie spodziewałem się nigdy takiego biegu sprawy. Trochę znam historię tej parafii. Też wiedziałem, że w czasie zawieruchy wojennej zostały zabrane dzwony, ale nigdy nie spodziewałem się tego, że możemy jeden z dwóch zabranych dzwonów odzyskać. Ten dzwon, jak słyszeliśmy, wiele, wiele lat służył podczas mszy świętej w parafii Gelsenkirchen. Ministranci usługujący do ołtarza podczas przeistoczenia wybijali na ten dzwon, sygnalizując, że jest właśnie w czasie Eucharystii przeistoczenie. Jeden z pracowników tejże parafii w Gelsenkirchen zauważył, kiedy przygotowywał stojak do tego dzwonu, że od środka znajduje się tam taki dziwny zapis. Okazało się, że ten dziwny zapis wiele znaczy.
ksiądz proboszcz obecny w parafii Gelsenkirche zgłosił się, zadzwonił do Hamburga, bo tam właśnie w Hamburgu znajduje się, można powiedzieć, składowisko tych dzwonów i po tym numerze właśnie doszli do tego, że ten dzwon jest własnością parafii świętej Jadwigi w Radoszowach w diecezji opolskiej. Byliśmy zaskoczeni, bardzo mile oczywiście i cieszyliśmy się, że to wyszło z inicjatywy strony niemieckiej, że po prostu nie chcą nam pomóc, bo mieszkańcy tutaj od razu byli na tak, wszyscy starsi i po prostu sami chcieli pojechać po to, żeby go przywieźć. Chcieli zorganizować transport, chcieli przywieźć, ale strona niemiecka wyraziła taką wolę, że to oni przywiozą ten dzwon do nas. I byliśmy zaskoczeni. Czekaliśmy długo na to, ponieważ były problemy troszkę z kompletowaniem dokumentów, później się jakby zagubiły i znowu udało się, czekaliśmy na termin, kiedy odpowiada po stronie niemieckiej. Teraz była wielka radość przygotowania i cieszymy się, że już jest z nami. Otrzymaliśmy w dobroci naszego serca to, co jest częścią naszej parafii. Ten dzwon, jak przekazywał ksiądz proboszcz, jeden rok wisiał tylko na wieży. Potem niestety parafia zakupiła nowe dzwony i ten dzwon głosem, barwą nie pasował do tamtych, dlatego został zdjęty. I kiedy został zdjęty, ówczesny proboszcz postanowił, że będzie przy ołtarzu. I przeszło 50 lat, tam w tym kościele stał przy ołtarzu. Obecnie dzwon będzie tutaj w kościele naszym. Plany nasze są takie, że kiedy otrzymamy różnego rodzaju pozwolenia, chcemy obok naszego kościoła wybudować miniaturkę wieży, taka jak znajduje się tu przy kościele i tam umieścimy owy dzwon, który będzie można zwiedzać, ale który też będzie nam służył w przywoływaniu ludzi na Eucharystię lub inne nabożeństwa, jakie będziemy celebrować naszej parafii. Myślę, że tak jak mówił mój już przyjaciel, ksiądz proboszcz z Niemiec, ten dzwon jest takim znakiem przyjaźni najpierw nas, kapłanów, potem ludzi w parafii, ale myślę, że dwóch narodów, polskiego i niemieckiego. Naszym gościem jest ojciec Damian Dybała. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże. W związku z tym, że mniej więcej raz na rok się spotykamy, to jak koniecznie... Za rzadko. Przepraszam, poprawię się. To poproszę o szybką opowieść o tym, jak tam powstanie kościoła i parafii. No, idziemy naprzód, dach został. I myślę, że Pan Bóg nam pobłogosławi. I plecami Jan Paweł podpiera, tak? No musi. Bez niego ani rusz. Ale myślę, że opatrzność Boża sprawi, że to zadaszymy w tym roku, ale... zostawiam to Panu Bogu. No chyba w dzisiejszych czasach trudno jest prowadzić inwestycje budowlane. Tak, bo myśmy zaczęli w bardzo niełatwym momencie, ale jak ja to jestem, już kończę trzeci rok bycia, no to i się klasztor postawił i mury kościoła, to myślę, a najważniejsze, że zbudowaliśmy wspólnotę ludzi. To jest dla mnie wartość nieoceniona, bo tych ludzi jest bardzo dużo młodych. Bloki tam powstają na Witosa. Prawda, to jest dla mnie radość, że ja widzę te dzieci, te młode małżeństwa. To tak się dzisiaj tylko mówi, że nie chcą kościoła. Kiedy chodziłem po kolędzie, to już trochę jakiś czas, to mówili, że oni chcą tego kościoła i się utożsamiają z kościołem. Bo to chyba tak się w dobrym momencie zdarzyło. Powstanie parafii, pojawienie się tych osiedli, mieszkańców, tak, którzy jeszcze gdzieś się tam... będą pojawiać. Jeszcze się będą... Jak to miłe, że przychodzą ludzie, którzy się tam wprowadzają, po niedzielę się witają. Proszę księdza, będzie nam ksiądz proboszczem. Mówię, to bardzo mi miło. Aha.
Także to jest przyszłość. Ja mówię, bo niektórzy zarzucają, po co Kościół budować. Ja mówię, trzeba i Kościół budować, i szpital, i przeszkodę, wszystko. Ale no, musimy mieć takie miejsce, gdzie będziemy mogli ze wszystkim przyjść. Również z tym, co nazywamy grzechem, prawda, żeby oddać to Chrystusowi. Ja pamiętam świętego Augustyna. On pięknie powiedział, mu się Pan Jezus objawił. Augustynie, co mi oddasz? No jak, co ci oddam? No całe moje życie, to za mało. Co mi oddasz? No przecież tyle ksiąg napisałem. No co ci mam oddać? Oddaj mi swoje grzechy. I rzeczywiście to mi gdzieś towarzyszy, że trzeba temu Chrystusowi oddać te grzechy, bo Jego miłosierdzie jest nieskończone. A gdzie, jak gdzie? Miejscem takim pięknym jest zawsze Kościół, gdzie jest oczywiście tabernakulum, ale gdzie też są konfesjonały. Może i nie tak w odległej przyszłości staną i u ojca w parafii. Dokładnie. Może skoro mamy odhaczony punkt pierwszy naszej rozmowy, czyli wieści z budowy tej duchowej parafii, tej materialnej, no to teraz słówko o Matce Bożej, bo maj jest takim bardzo typowo maryjnym miesiącem, a z drugiej strony nasz gość jest bardzo maryjnym ojcem, bo w końcu oblaci Maryjnie pokarmi. Tak, prawda? Dokładnie, ofiarowany, prawda, oblat z łaciny ofiarowany. No, Maryja no, powinna być dla nas wszystkich, nie tylko dla kobiet, ale dla wszystkich takim wzorem oddania się Panu Bogu bez reszty, począwszy od tego zwiastowania, kiedy no, nie wiedziała, na co się pisze, a mówi tak, niech się dzieje wola Boża. Myślę, że takim miejscem dla nas oblatów szczególny, i zwłaszcza w tym roku, jest i zapraszam do Kodnia 15 sierpnia, bo tam będzie wielki jubileusz 300-lecia koronacji Matki Bożej Kodeńskiej koronami papieskimi. Po Trokach, Częstochowie, no i trzeci Kodeń. Byłem tam przed Opolem proboszczem, kustoszem, także zapraszam. Oczywiście my jako chrześcijanie nie powinniśmy tylko patrzeć na Maryję. Pielgrzymka z parafii będzie, tak? No, podejrzewam, tylko to się łączy z pielgrzymką pieszą do, gdzie będę też przewodnikiem na Jasną Górę. Ale a jeszcze bilokacji nie opanował? Nie, no, a nie wiem, czy bym chciał. Wolę być tak, jak jest. W każdym razie nie tylko chrześcijanie powinien mieć to nabożeństwo w maju, i bardzo dobrze, że są te majówki, nie tylko w październiku, ale przez cały rok. Takie czy inne nabożeństwa. Ja cenię sobie Opolszczyznę, zresztą ja jestem tutaj z Lublińca niedaleko, także Opole i te rejony są mi bardzo bliskie. Cenię sobie, że mamy tu taki wyrobiony zmysł maryjny, że jesteśmy my tutaj na tej Opolszczyźnie, na Śląsku, tacy bardzo maryjni, bo mamy 13 miesiąca fatimskie, bo mamy pierwsze soboty miesiąca, bo jest mnóstwo kół różańcowych. To jest coś pięknego i że ludzie się garną. I myślę, że Maryja nam zawsze powie to, co powiedziała w Kani Galilejskiej. Zróbcie cokolwiek wam powiem mój syn. I człowiek mądry, kiedy to usłyszy, kiedy to zacznie realizować, to będzie szczęśliwy, prawda? Zaufać Maryi. Zresztą to Jan Paweł II oddał się jej. Totus tuus, cały twój, bez reszty. I myślę, że to jest dla nas jakaś wskazówka, żebyśmy też tak mogli powiedzieć, jestem cały twój, cała twoja. No, w zasadzie w Polsce to może nawet łatwo byłoby ze względów historycznych powiedzieć w końcu ten 3 maja, to jest Królowej Polski. Więc... No tak, tak. No i cenię sobie, że ja jestem pod wrażeniem, naprawdę zachęcam, idźcie pielgrzymce. Kto może, bo wiadomo, że to jest czas. Na Jasną Górę, tutaj z Opola, czy z okolic tutaj, prawda? Idźcie w opolskiej, zresztą w każdej innej pielgrzymce pieszej, bo tam jest tyle o Maryi. I naprawdę to starczy na cały rok. A potem jak już się zbliża, żeby znów iść, to człowiekowi się chce. Chociaż mówię, nie było łatwo, bo miałem tak stopy poniszczone, chociaż to taki ponad 100 kilometrów, ale ciągnie mnie i pójdę, bo wiem, że Maryja znów mi coś tam na ucho szepnie. Ona mi ciągle coś podpowiada. W zasadzie jakby porozmawiać z uczestnikami pielgrzymki pieszej, to w zasadzie większość to raczej tacy stali bywalcy, którzy mówią, że ładują tam akumulatory, baterie lub jeszcze jakieś inne organy wewnętrzne. Podziwiam tych ludzi, podziwiam, że przez wiele lat idą, czy to deszcz, czy słońce,
ale to są ludzie, i nie wiadomo, co gorsze. No tak. No i oni wiedzą, po co idą. Oni wiedzą, po co idą i z kim idą. Bo idą, towarzyszy im zawsze Matka Boża. Chociaż z drugiej strony w Polsce jest coraz więcej takich, którzy mówią, a Matka Boża, ludzie, dobrze, nie postępowo, nie ekumenicznie. Kochany Panie, ludzie zawsze gadali, gadają i będą gadać. Człowiek, który ma fundamenty, on będzie wiedział, że Maryja to jest wyjątkowa osoba, nie tylko dla zakonnika, zakonnicy, ale dla wszystkich, prawda? Że to jest wyjątkowa osoba, która tak jak wywarła wpływ na całą ludzkość, tak powinna osobiście wywrzeć wpływ, o ile pozwolimy, na każdego i każdą osobno, osobiście. Bardzo ważne, jak myślę, stwierdzenie, o ile pozwolimy. No tak, bo człowiek jest wolny. No. Ja mówię o tym szacunku też ciągle, bo przecież w szkole uczę, mówię, dzieci, miejcie szacunek. Jak ktoś uważa, że Maryja nie jest mu potrzebna do życia, to niech szanuje tych, którzy mówią całkiem co innego, że Maryja jest częścią mojego życia. Ten szacunek, myślę, że w naszym społeczeństwie dzisiaj tego brakuje i myślę, że Maryja też chce nam podpowiedzieć, miejcie więcej szacunku do siebie, patrzcie z miłością więcej na siebie, miejcie miłosierne, miłosierdzie względem siebie. Myślę, że świat byłby piękniejszy, no ale tak jak Pan mówi, człowiek jest wolny i człowiek może powiedzieć Chrystusowi nie. I znów Jan Paweł II by powiedział, tylko czy warto mówić Chrystusowi nie. Bo Chrystus się nie będzie narzucał, ale potem człowiek gdzieś się tam gubi w tym swoim życiu, prawda, kiedy nie pozwoli Chrystusowi działać. Czasem chyba nie zdążymy się nad tym zastanowić, bo za szybko biegamy. No i to trzeba zwolnić. Ja wiem, ja też ciągle biegam, bo to od szkoły do na budowę i inne zajęcia, ale myślę, że mamy czas. Ciągle mi w uszach dziś dudni to stwierdzenie mojego profesora z historii Kościoła, miej czas na czas. Mówimy, czas to pieniądz, a ksiądz kardynał by powiedział Wyszyński, że czas to miłość. I myślę, tego też uczy nas Matka Najświętsza. Bardzo dziękuję za to spotkanie i te podpowiedzi. A Państwu mówimy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.